Czorsztyn. Maniowy, z których podobno pochodzi ciotka Mary, są w gminie Czorsztyn. Są, ale to właściwie gmina Czorsztyn ma siedzibę w Maniowach. Aha, Maniowy w Czorsztynie, Czorsztyn w Maniowach, tak? Wszystko jasne, tak. Gmina Czorsztyn posiada wiele atrakcji turystycznych, dlatego też chętnie odwiedzana jest przez cały rok. We wszystkich miejscowościach gminy funkcjonuje dobrze zorganizowana baza noclegowa i żywieniowa. Może ona zaspokoić gusta zarówno tych turystów, którzy poszukują bardzo dobrych warunków pobytu, jak i również tych ze skromniejszymi wymaganiami. Posiadamy także zaplecze do organizowania konferencji i szkoleń. Centrum Górskich Atrakcji Turystycznych gminy Czorsztyn, o których tak ciekawie opowiadał pan wójt, stanowi góra w Dżar. Kiedyś był to siejący grozę w okolicy wulkan. Dziś wygodny wyciąg krzesełkowy w kilka minut wywozi na szczyt, skąd widok jest doprawdy imponujący. Jak na dłoni białe, wapienne skalice Pienin, szmaragdowa toń jeziora Czorsztyńskiego, czy rozłożone na jego północnym brzegu okoliczne wioski, w których zamieszkała ludność przeniesiona z terenów obecnego jeziora. Kto nie próbował jeszcze saneczkowych zjazdów na torze Alpine Coaster, ten nie wie, co to adrenalina. Zjazd jest bezpieczny, wylecieć się nie da, a że się komuś zakręci w głowie, to już jego prywatna sprawa. Strusie, których pokaźne stadko pasie się na północnych stokach w Dżaru, należą do grona bardzo tajemniczych ptaków. Szalenie oryginalny, a zarazem dietetyczny, jest ich sposób odżywiania się. Trudno kwestionować to, co mówi ich opiekun. Jedzą piasek, kamienie, zboże, trawa plus witaminy. Wiemy, co strusie jedzą, ale kto zgadnie, jak i kiedy dziobią? I pan zobaczy, gdzie dziobie. Przede wszystkim ten palec, co jest złoto. Tam, gdzie się świeci. No, lubi złoto, nie? Skoro tak dziwnie zachowują się strusie, to aż strach pomyśleć, jak mogłyby zachowywać się tutejsze koziorożce. Na razie pasą się spokojnie, ale jutro, kto wie... Po jeziorze Czorsztyńskim pływać można i trzeba. Niejedną dojrzysz tu żaglówkę. Jednak i mniej obeznany z wodą turysta do narzekań nie ma powodu. Dwa statki wycieczkowe, Biała Dama i Harnaś, to podstawa czorsztyńskiej białej floty. Przejażdżka statkiem spacerowym, poza zwykłym relaksem, daje możliwość szybkiego zbratania się z bogactwem otaczających jezioro cudów natury. Ostatnio obok czorsztyńskich marynarzy pojawili się, uwaga, to nie żart, gondolierzy. Cztery gondole Czorsztynianka zapewniają tutaj połączenie między dwoma zamkami, zamkiem czorsztyńskim, zamkiem niedzickim i osadą turystyczną Czorsztyn. Bacowie w gminie Czorsztyn zajmują się wyłącznie owcami. Żeby sprostać rosnącym wymaganiom współczesnego owczarstwa, nie odrywają się ani na chwilę od swych obowiązków. W przypadku pilnej potrzeby kontaktu z mediami najczęściej reprezentuje ich podesłany z Urzędu Gminy rzecznik prasowy. Na polanie Majerz prowadzony jest kulturowy wypas owiec. Bacówka posiada certyfikat Ekolandu na produkowane wyroby z mleka owczego, bunt i oscypek. Najbardziej znaną w świecie atrakcją Pienin jest spływ przełomem Dunajca. W formie zorganizowanej działa on już niemal od 200 lat. Nie zmienił się przez ten czas sam przełom, podobny jest czas trwania spływu i tradycyjny jest również sposób zabezpieczenia tratwy przed kaprysami bystrego nurtu Dunajca. Kładziemy gałęzie po to, żeby fala bezpośrednio nie leciała do łodzi. Popłyniemy 2,5 godziny. Teraz już musimy płynąć, bo goście przyszli do schodów. Gmina Czorsztyn stawia na młodzież, a zwłaszcza na dzieci. Więc jeśli folklor, to dziecięcy.
Kuba, co ci jest? Reumatyzm? Nie, ćwiczę figury rytualnego tańca hinduskiego. Taniec hinduski na szlaku gotyckim? To jakieś wykopaliska, archeologia! Bardzo się mylisz. Kultura hinduska jest współczesnością szlaku gotyckiego. Osada turystyczna Czorsztyn powstała równolegle z budową zapory Czorsztyn-Niedzica. Poczucie wartości i piękna drewnianego budownictwa zwróciło uwagę budowniczych zapory na możliwość stworzenia centrum hotelarsko-turystycznego na bazie willowo-uzdrowiskowych budynków Starego Czorsztyna. Zostały one przeniesione z dna przyszłego jeziora i wiernie zrekonstruowane na półwyspie Stylchyn. Z konserwatorską precyzją odtworzono bryły zewnętrzne budynków, natomiast ich wnętrza zaadaptowano do poziomu najwyższego standardu wymagań hotelarskich, zachowując równocześnie sam ich wystrój w stylu przełomu XIX i XX wieku. Początkowy entuzjazm budowniczych ostudził, jak to zwykle bywa, brak środków na całkowitą realizację koncepcji. I wtedy pojawił się Ashok Kumar Singh, Hindus z urodzenia, a góral czorsztyński z wyboru, który wraz z córką Anitą zaczął gospodarzyć w osadzie. Ashok uparcie twierdzi, że... Ja jestem przekonany, że osada ma wielką przyszłość. Bywalcy nieistniejącego już Starego Czorsztyna dobrze pamiętają ten budynek. Stał on na skrzyżowaniu dróg, a przez lata siermiężnego socjalizmu, pod jedynie słuszną wówczas nazwą restauracja Pieniny, karmił i poił znużonych wędrowców. Mało kto pamiętał wtedy, że budynek ów pochodzi z początków XIX wieku i mieściły się w nim sławne niegdyś na całą Polskę restauracja i gospoda U Szperlinga. Dziś obiekt wrócił do dawnej nazwy, do dawnych funkcji i do dawnej sławy. Turyści często chcą mieszkać w historyczne wnętrza i odczuwać klimat historii. Willa Józefa Galoty pochodzi z początków XX wieku, podobnie jak dom wzniesiony w 1925 roku przez Teofila Sanoka. Z okien rozległe widoki na Jezioro Czorsztyńskie, Gorce i Pieniny, a obydwa budynki to oryginalne hotele działające w ramach osady Czorsztyn. Liczący już ponad 100 lat dwór Drohojowskich, do czasów II wojny światowej był letnią rezydencją rodziny, uprzednio dziedzicznych właścicieli Czorsztyna. Obecnie działa w nim centrum konferencyjne. Połączenie mądrości stuletnich drewnianych ścian z najnowszymi technologiami informatycznymi z reguły daje dobre rezultaty. Czy tak jest i tutaj? Osada turystyczna Czorsztyn spełnia te oczekiwania. Kurna chata, w której mieści się kompletnie wyposażone muzeum etnograficzne, została zbudowana w 1909 roku przez Jana Królczyka z Kluszkowiec. Zgromadzono tutaj zabytkowe już sprzęty, narzędzia, przyodziewek. Stare maniowskie piwniczki kiedyś służyły do przechowywania przez zimę ziemniaków i siana. Obecnie przerabiane są na pracownie ludowych artystów i rzemieślników. Maskotka osady, gotycko-podhalański owczarek o wdzięcznym imieniu Amadeusz, szczeka obecnie jakby na inną nutę. Znawcy twierdzą, że może nawet po hindusku. Badania w toku. Gotycki szlak, gotycki szlak, dziejowy znak, dziejowy znak, wyryty w polnych kamieniach. Cudowna moc, cudowna moc, tajemnic noc, tajemnic noc, magia ostrego sklepienia. Gotyckich ma
sferków róże każde okno zdobią, a figury świętych pańskich w drogę się sposobią. Tu umina, tam Janosik wakacje z duchami. Kwiat paproci po dobroci. I wreszcie my sami, tu mina, tam Janosik wakacje z duchami. Kwiat paproci po dobroci, i wreszcie my sami. Wstaje duch gór, wstaje duch gór. Podaje dłoń, podaje dłoń. Gotyckich ścieżek znak żywy. Po mroku lat, po mroku lat. W zamęcie dat, w zamęcie dat. Przyjaciel przygód prawdziwy. Gotyckich masferków róże każde okno zdobią, figury świętych pańskich w drogę się sposobią. Tu umina, tam Janosik wakacje z duchami. Kwiat paproci po dobroci. I wreszcie my sami, tu umina, tam Janosik wakacje z duchami. Kwiat paproci po dobroci, i wreszcie my sami.